Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w Antibirfa. Modyfikacja jest naprawdę świetna i naprawdę zacząłem być najhypowany na nią, więc najprawdopodobniej teraz na moim kanale będzie więcej Isaaca. Dobra, przede wszystkim kilka informacji na sam początek odcinka. Pierwsza informacja jest taka, że grając Edenem wczoraj od razu sobie chciałem sobie zagrać Edenem, wylosował mi się tak zaje fantastyczny item, że stwierdziłem, a nagram go jutro. Nagram go jutro, jak sami widzicie, intra i outra nie ma. Z tego względu, iż po prostu wrzucam tak materiały. Nagrywam OBS-em i od razu wam wrzucam, bo chciałbym się po prostu wyrobić z tymi odcinkami. Tak to bym się po prostu nie wyrobił. Ale najważniejsza informacja dla was. Otóż gadałem, że fajnie by byłoby, jakby ta modyfikacja znalazłaby się w Isaacu Plus. Pogrzebałem troszeczkę na twicie Edmunda Macmillana i 17 grudnia tam pisał, że jest po prostu zafascynowany tą modyfikacją i żeby twórcy się do niego zgłosili. I twórcy się zgłosili pod tym postem jego na twicie. Najprawdopodobniej Isaac właśnie Antibirf będzie w większej mierze w Isaacu Plus. Prawdopodobnie nie od razu podczas premiery Isaaca Plus, ale z czasem pewnie coś tam wyjdzie. Sami widzicie, o jaki przedmiot mówiłem. O, mamy stygmatę. No, nieźle. Ten przedmiot jest naprawdę świetny, że tak strzelamy łzami w każdym kierunku. Wow. Czyli najprawdopodobniej jak wyjdzie Isaac Plus, to po prostu będziemy cisnęli w Isaaca Plus i czekali, jak większość rzeczy zostanie po prostu przeniesionych oficjalnie do gry, nie? I powinno być naprawdę spoko wtedy. Mam przynajmniej taką nadzieję, nie? Ta muzyka, to wszystko... Ogólnie pisaliście mi, żebym sobie załatwił jakiegoś save'a, żeby tutaj mieć wszystko odblokowane. Z tego względu, iż po prostu wszystko mam legalnie odblokowane w grze, tak? Ale stwierdzam, że może jednak niekoniecznie nam się to jakoś szczególnie przyda. Chyba wolę na razie sobie załatwiać to tak, jak jest. Większy ubaw i większa motywacja, żeby coś tam przechodzić i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? Polecaliście mi także challenge, żebym sobie spróbował The Catman. Zobaczymy, może trzeci odcinek będzie tym challenge'em. Ale wiecie, co bym najbardziej chciał? Wiecie, co bym najbardziej przede wszystkim chciał? Żeby nie przeszły tylko tutaj przedmioty, nowi bossowie i tak dalej, ale żeby także... Celar. Okej, okay, to bardzo dobrze, że celar odblokowaliśmy. Ale muzyka. Muzyka w tej modyfikacji robi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? No, odblokowaliśmy, mamy decelar. Dobra, czym wy jesteście? A, to jesteście tymi. W celarze jeszcze muzyki nie słyszałem. A, słyszę, że też jest naprawdę świetna. Hype ludziska, nie? Będziemy cisnęli tego Isaaca. Dlatego nie zapominajcie łapka w górę! Nie zapomnijcie powiedzieć bratu, siostrze, tacie, mamie. Ej! Nowy Isaac, Antibirf! Koniecznie zagraj! I oglądajcie! Czego to tam widziałem, to Ryfek także nagrywa tego Isaaca. Fajna, fajna modyfikacja, bardzo fajna. Mam nadzieję, że trafimy na więcej. Jedną głupotę zrobiłem. Powinien się pobawić tymi bombami troszkę więcej. Zdecydowanie powinien się tymi bombami pobawić troszkę wcześniej, a nie tak sobie kilka bomb tylko podłożyłem, się podjarałem i w sumie tyle. A do końca gry potem jeszcze bomby trzymałem. W sumie nie jestem pewny, czy ja tutaj mam odblokowanego Doktor Fetusa i Epifetusa. Chyba nie. O! Coś nowego.
którą używamy. No niestety. Nie, bomby nie chcę. Zbyt dużo trzeba zapłacić, żeby tutaj się dobić. Ta muzyka też jest świetna. Ale zwykłego basemate'u jest najlepsza. No, zwykłego basemate'u jest najlepsza. A, już pisaliście mi odnośnie nowych zakończeń i w ogóle. Tam jest sklep, ale do sklepu nie wejdziemy z jedną monetą. To zdecydowanie za mało. To zdecydowanie za mało, żeby cokolwiek być sobie w stanie kupić w sklepie. W sklepie też pełno są nowe przedmioty. Rany, ludziska, Isaac Plus. Tam 61 przedmiotów, z tego co patrzyłem na blogu The Binding of Isaac. 4 nowych, czy tam 5 nowych bossów, nowe mechaniki, w ogóle dużo tego wszystkiego. Ale w połączeniu z tą modyfikacją, gdzie jest tutaj ponad 90 przedmiotów, też ileś tam trinketów, 15 nowych bossów ponoć. To jest takie wow. To jest naprawdę takie wow. Na samym początku Isaac Plus zostanie tak bardzo rozbudowany, że to jest po prostu poezja. W sumie Edmund Macmillan sam pisał, że nie może się doczekać, kiedy udostępni narzędzia moderskie, bo patrząc na to, co ludzie odwalali, to jest naprawdę bardzo ciekawy, co będą mogli stworzyć z takimi programami moderskimi. O, oczywiście, że bierzemy. Power Rises. Range up, spoko. Ciężko. Przede wszystkim chciałbym te postacie odblokować. Ciekawe, czy te postacie, które tutaj są, tak żeby przeszły do plus. Ciekawe, nie? Cholera. Powinienem badać jakże secret roomy, bo ponoć tutaj są o wiele bardziej ciekawsze ze secret roomy. Dalej tam strzelacie. Przewalone pomieszczenie, bardzo ciekawe, bardzo lubię, ale jest ciężkie, jak nie mamy odpowiednich przedmiotów. Ten design tego potwora jest zajebisty. I mówcie, że nie. Okej. Jedyna wada tej modyfikacji jest taka, że czym dalej idziemy, tym mniej rzeczy jednak jest dodanych. Okej. Cholera, dobra, trzeba tak skoczyć, bo inaczej to będzie trochę ciężko. Zaraz patrzymy na arenę, czy tam coś jest. Nie, o zwykłą skrzynię nie walczymy. Zresztą znajdę jeszcze, że pewnie byłby tam Cricket's Head. Okej. Dobra. Inaczej bym się męczył z nimi 18 lat, a już mam 20, prawie 23. Więc wolę sobie zachować trochę życia. Tak troszeczkę. Tak troszeczkę odrobinkę. Kurde. A jeszcze o 9:30 trzymamy busa na uczelnię. I w sumie to jest tak, że jadę po prostu tak, że na styk. Ale najprawdopodobniej się spóźnię, bo zawsze są korki, żeby wjechać do centrum Katowic o tych godzinach. O. Kolejny klucz, fajnie, ale wolamy troszkę więcej innego stafu. O, jednak mnie to sięgło. Ale że wleciał w niego jak debil. Dawaj slot, dawaj! Nie wiem, czy ta nowa muzyka się po prostu częściowo nie ładuje, czy po prostu tak dalej, żeby na zmianę się podmieniała z tą oryginalną. W sumie sam nie wiem, jak to twórcy wykminili. Dobra, idziemy tędy w lewą stronę. O cholera.
Gincie, gincie, przepadnijcie w szeluści. Czegoś tam. Ja pierdzielę. Za gnojstwo. Upierdliwe. Tak samo jeszcze mi katar mi z rana przeszkadza. Zawsze mam go z rana. Zawsze. A zwłaszcza, że teraz nie mogę iść się i to zrobić, bo nie przetwarzam filmów. Cholera. Ci przeciwnicy potrafią. Zwłaszcza, że tego jeszcze popycha, nie? Pierdzielony cwelusz. Niech i tak będzie. Stąpi, dobra, weźmiemy Stąpiego. Niech i będzie. Te muchy to są jakieś specjalne. Aha, to są te. Z nimi już walczyłem. Skleroza. No nie, nie aż taka fajna pigułka. Wolałbym zupełnie co innego. Boss of Steel. Dobra, zapierdzielę i tutaj pojedzie, że będzie ciężko. Okej. Dobra. Hej! Hej! Nafarmił tego gówna wszędzie. A, jednak mnie sięgła ta plama. Jednak mnie trochę sięgła. Pierdzielone. Okej. No, gin. Ja nie, po prostu w niego nie wierzę, no. Padnij! Dobra, i teraz walczymy o Devil Room. Cube of me, czyli tak sobie. A Lamp of Call, nic innego nie akceptuję, przyjacielu. Nic innego nie akceptuję poza Lamp of Call. Naprawdę. Tutaj chyba tego spina nie mogłeś robić. Jak dobrze pamiętam. Okej. Kurde, sam na styk po prostu. Okej. Tak mi fajnie szło i na sam koniec musiałem dostać obrażenia. Noż ja pierdzielę. Okej, tutaj tradycyjna muzyczka. Więc bez hajku. Obrażenia mi doskwierają. Czuję to. Padnijcie. Czym dalej w las, tym gorzej, nie? Jeszcze mi się trafią takie godzinne odcinki do nagrania. Ale ja się załamię. Dobra. Tędy. No, nieźle. A czy ogólnie to nie była ironia? Pomieszczenie jest naprawdę niezłe i w ogóle cenię sobie. Jest zupełnie nowa skrzynia. O cholera. Tak narzekałem na Cube of Meat, a Cube of Meat teraz uratowało tyłek. Okej, zwrócił się staw. Nawet wyszliśmy na plus z nim. Nie mamy szczęścia do pigu. To już wiemy. A
wy też jesteście bardzo upierdliwi. Znaczy, że tak i szarżujecie na mnie pomału, kiedy mnie zobaczycie i strzelacie w pięć stron, nie? No nieźle, no nieźle. Okej. Tędy? Otwieramy. Jest! Steven! Damage up. Najważniejsze, że... Damage up. A, wybuchy ich nie ranią przecież, nie? A czy nie takie wybuchy? Ja się dziwię, czemu oni nie dostają obrażeń tego? Cholera, jeszcze te pająki! O! O, elektryczne łzy! Też o tym mówiłem. Też mówiłem o tym w pomysłach na rozwój The Binding of Isaac. No! I to jest to, co mówiłem. Że jak trafiają przeciwników, to ten wiązka lasera idzie. Raczej nie, to przedstawiam jeszcze troszkę inaczej, niż tam twórca miał na myśli. Ale to jest zajebiste, to jest zajebiste. I patrzcie ile... I ta seria pomysłów na rozwój gry jest świetna, dlatego. Jest genialne. A wejdźmy tutaj. Ale się maszyna, a popłacaliśmy. I to jest świetne na takich przeciwników. No, ja się jaram, że ta seria jednak coś tam przewidziała częściowo. Okej, wchodzimy tutaj. To nie jest jakiś taki przedmiot, który bym bardziej bym chciał. Który nam bardzo by ułatwił sprawę. Ale mamy depsu, a jedynkę. Okej. Ja tu pisałem, że to może przelecieć przez... wiązkę lasera może przelecieć przez kamienie i trafić przeciwników. Tak to pisałem. Oczywiście seria się pojawi w weekend. Nie zapominajcie. Wigilię. Będzie świąteczny Isaac. Okej. Dobra. I to tak za bardzo nie chciało jeszcze znikać. Upierdliwe. I to, i tutaj to fajna wiązka działa. Po prostu to jest genialne. Dobra. Może to weźmiemy... Nie, Paralyzes. Cholera. No. Tylko teraz z nich potrafię się odpowiednio. Ja liczę, że naprawdę w tej serii bardzo dużo się sprawdzi. Że te elektryczne łzy zostaną przeniesione. Bo ja po prostu najbardziej w tej grze uwielbiam efekty na łzy. Jak te efekty między sobą się potem łączą i daje naprawdę bardzo widowiskowy efekt. I to jest właśnie bardzo dobre w Gothiku, w Isaacu. Czy ja wiem, że tutaj mogę sobie kliknąć F6 i będę miał Missing Hada, w ogóle statystyki i tak dalej. Ale ja nie chcę, nie lubię Missy Hada. Ja mówię to od zawsze i tak mi cały czas piszecie, żebym to zrobił. Nie opłaca mi się totalnie walczyć o taką skrzynię. A może i powinienem, żeby nowości sprawdzić. Okej. Zwłaszcza, że jeszcze w Afterbirthie wprowadzili te synergie, nie? Przedmiotów, bo w Rebirthie takich synergii fajnych nie było. Dopiero w Afterbirthie zaczęły się pojawiać, nie?
No właśnie. Jak ta modyfikacja naprawdę przejdzie na Isaaca Plus i tak dalej, to będzie po prostu poezja. Troll bomba, epicka jeszcze w dodatku. Nie, gardzimy takimi przedmiotami bardzo. O cholera. Czerwone serca mnie nie interesują. Chodź. Dobra, to lecimy tutaj. Nie, z sobą diabełku to ja nie chcę. Jadam się tymi wywiązkami, to bardzo. O, Darkbam! Darkbam może nam sprawić, że wykonamy ten challenge, żeby sobie postać odblokować. To jest very important. Cholera. Ale mi się włączył derp. Myślę, że go zabiję. The Chariot, Two of Diamonds. Użyjmy te Two of Diamonds, skoro już mamy tyle pieniądzów. Ciebie rozwalimy, ponieważ mogę. Idź w Darkbam, idź zbieraj, to jest bardzo ważne. Chcę sobie odblokować te postacie jak najszybciej, tylko jest to możliwe. Jakby jeszcze te postacie przeszły do gry. O ile są fajne, nie? O ile są fajne, bo mogą być niefajne. Ale mam przeczucie, mam swojego rodzaju przeczucie, że te przedmioty, które, raczej te postacie, które są tutaj do odblokowania w tej modyfikacji, są naprawdę bardzo fajne i przemyślane. O! O! Jest bardzo upierdliwy ten boss. Bardzo fajny. Ciężko jest czasem uniknąć jego ataków. O, i jego styl się zmienia. Ale ty tylko teraz wyrzucasz? Pan tego w cholerę wyrzuca. O! Ten pajok jest naprawdę zajebisty. Uwielbiam. Diesel jest naprawdę mega zajebisty. Dobra, przepadli. Może będzie miał jeszcze trzecią formę. Albo będzie wracał do tej swojej. O! Było bardzo ciekawe. O! Bardzo ciężki. Ten was jest bardzo ciężki. Przejebany on jest. Speed up i mamy... Co to jest za item? Damage up, range up i controller steers. O! Co się tutaj odpierdziela? Jakie zajebiste. No, genialne. I jeżeli takie F... O cholera. Muszę bardzo uważać teraz. Bez dwóch zdań. Mam zbyt dobre podejście, żeby teraz to wtopić. Zacząłem się jarać, że... I...
tak bardzo, że zaraz mogę to wtopić nieźle. Nawet bym zawalczył, ale... Okej. I ten efekt na te łzy, jak ta wioska lasera leci, jest też genialna. HP up. Chyba wolę to, bo tam trzeba mieć 12 soul heartów, a z Arkbamem jest to bardziej wykonalne. Okej. Darkbam, lecisz i zbierasz. Dobra, już nie mamy aż tak bardzo złej sytuacji. O, co za gnój. Range up, spoko. Jest jeden z 90 przedmiotów. A jeszcze nie wszystko odblokowaliśmy. Bo wyzwania, nie? You know. Okej. Bam bam, lecisz, bam bam. Lecisz i robi swoje. Dziękuję ci, bam bam. Co ja mogę zrobić tak? No. Skoro tak to wygląda, może powinienem zagrać. Tylko że czuję, że jakoś mi serce nie będą chętnie tutaj wylatywały. Ale mamy pretty fla... Mamy podwójne... Już mamy najlepszą osłonę. Uuuu, jest naprawdę świetnie. I jest jedno serce. Zbieraj tak wam. To za mało dla ciebie. Dobra, wydajemy tutaj wszystkie pieniądze, bo i tak... nie będziemy mieli tutaj co zrobić. To jest rebirth, nie afterf. Tutaj walki z haszem nie ma. A chciałbym mieć na walkę z haszem z takim zestawieniem przedmiotów, naprawdę. Okej. Dawaj mi serca, gnoju. O właśnie. Bam bam! Ja muszę odblokować w tym odcinku postać nową. Dogadajmy się, proszę cię. Jedna bomba. Kolejna bomba. Coś chyba mi sugeruje, żebym to rozwalił. Gra mi sugeruje, żebym to rozwalił. Tak to się robimy! Okej. Majzek! Majzek! Okej. Dobra, padnij, padnij. Okej. I jest naprawdę świetnie. Jest naprawdę świetnie, chce mi się kichać i to bardzo. Ale mi przeszło. Ale te łzy. Ta wioska, która jest teraz fioletowa, nie? Powiedzmy, że idziemy jeszcze raz tutaj. No. I też teleport. Nie. Troll bomby. Fuck. Najgorzej. Teraz musimy bardzo uważać. O cholera. Walczymy. No, ta wioska lasera na takim przeciwniku jest genialna. No, zawsze czy więcej przeciwników, tym lepiej dla nas, nie? Te łzy, które się tak cofają. Fajnie. Ok,
Okej. Więc zafarbuję sobie przyjaciół. Jaka szkoda by była, gdyby po prostu zginęli. 12 są hartów, będzie ciężko. Muszę bardzo uważać. Muszę bardzo, bardzo, bardzo uważać. Wchodzimy sobie tutaj. Okej. Bardzo pomału. Moneta. Czemu wy jesteście? O! Bardzo ciekawe. O, bam, bam, lecisz? Dobrze, jest dobrze. 12 są hartów. Muszę się skupić na grze i to bardzo. Okej. Wy możecie mi dać dużo serc. Proszę, dajcie mi serca. Nie HP upa, tylko serca. Yes, ale nie dali się tak dużo, jak zazwyczaj dajecie. Ale zbieraj, Dark Bomb. Za mało. Okej. Jest świetnie. Jest naprawdę świetnie. No i te wioski tutaj pozałatwiały wszystko. Raz. Dwa. Żadnych serc. 12 serc potrzebuję. Gro, bardzo, bardzo, bardzo potrzebuję. Więc proszę zrituj się, bo chciałbym to nowe postacie przetestować. Koniecznie. Zauważcie, jak te łzy wyglądają. Patrzcie uważnie, jak to spada i jaka jest wioska elektryczna, że ją otacza. Jaram się mega. Okej. W sumie nie pokonujemy go szybko, czyli nie jesteśmy tacy aż tacy mocni. Nic. No nie wie, co ten trykiet robi. Ciężka sprawa, ale mamy już prawie 600 hartów. Cholera, no. A mamy naprawdę niezłe predyspozycje, żeby tutaj sobie... Serio, możemy po prostu robić tak, nie? Coż głupi jestem. Okej, zaje fantastyczna sprawa. Troll bomba, nie? Tutaj. O, spowolnienie. Dobra, padnijcie, no. Kolejne kibo w mit. Najważniejsze, że ten. Pająka mi zrysłeś, cholero jedno. Co to jest? Biorę. I to jest jakiś ten. A, coś za coś, nie? Nie wiem do końca, co to robi. Ale niech i tak będzie. Nieznana? O! Cholera! Nie respij mi tych pająków, przyjacielu! Najgorzej. Okej, to niedużo porozwalali sami. Może na czerwonej arenie będzie coś dobrego. Próbujemy. No nie, to nie jest jakiś dobry item, który by się nam przydał. Niestety. Ale mamy serce.
co jest z kolei najważniejsze. Co najważniejsze, także ładunki pozbieramy na nasz Book of Revelation. Okej. Więcej serc. Albo suchartów. Bardzo poproszę, bardzo poproszę. Terapii charm, it's feel lucky. Mamy dwa nowe try... Gnoju, zrespiłeś mi dwa przyjazne pająki, teraz jeszcze z wrogiego. Czym ja ci to zasłużyłem, co? Czym ja ci na to zasłużyłem? Dlatego, że sobie chcę coś odblokować? Nie ma super sekretu. Najgorzej. Okej, okay, jest ładnie. Cholera. No nieźle. Okej. Mogliście się o to porozwalać. Nic. A tu? Też nic, a tu? Pępowina. No fuck, no. Nie rozumiem. Ja tak bardzo chcę to spełnić. Nie po co nie brałem ten Devil Room. Ale wiecie, zobaczyłem nowy item, to od razu. Okej. Okay. Trzeba jeszcze także po Angel Roomach połazić, nie? Koniecznie. Bo w Angel Roomach może być coś naprawdę świetnego. Nic. Okej, okay, tylko że mają tyle co bomb z Arki. Obojętnie. Bez różnicy już na tym etapie. Okej. Okay. Dobra, zbieramy ładunki, zbieramy. Musimy koniecznie. Świetnie. Ale w dalszym ciągu za mało, zdecydowanie za mało. Przezroczysty. Używamy. Z nadzieją, że uda się nazbierać. Łazimy. Tylko tutaj. Akceptujemy. Czyli jednak można zbierać monety i bo to się bardzo opłaca potem. O, dobra. Farmimy. Więcej. Używamy, mamy już ten i jesteśmy bardzo blisko. Trzymajcie kciuki. Cholera, no. Bardzo mało nam może brakować potem. Teraz żałuję, że nie zbierałem tak monet i wydałem to wszystko na tą maszynę. Świetnie. Tylko czy w ogóle tutaj mamy coś jeszcze do zwiedzenia? Jeszcze u samej góry co najwyżej. I tutaj po boku. Okej. Porozwalajcie się, cholery, co? Nie będę się do ciebie zbliżał, przyjacielu.
Wyglądasz dość strasznie. Tędy. Nieźle. Raz. Dwa. Nic. Nic z tych rzeczy. Dobra, lecimy sobie po prostu na dół. Teraz tu. Okej. Aj. Skupiamy się, bo nie chcę tracić tych serc. Naprawdę nie chcę nic stracić. Bo jest po prostu zbyt dobre podejście, gdzie możemy naprawdę sobie coś odblokować z nowości. A to jest bardzo ważne dla nas, nie? Sprawdzimy tylko profilaktycznie. Nawet nie wiemy, co się tam znajduje, więc lecimy po prostu na górę. I czy macie kciuki, żeby się udało odblokować w Arnasie Soul Heartów teraz? Naprawdę. Okej. Bo to podejście ma naprawdę moc. Te podejście ma naprawdę moc i może być naprawdę świetnie. Okej. Bierzemy klucz i lecimy dalej. Niech będzie więcej takich przeciwników, że jest ich kilku. Wolę de chariot. Czy chariot mi bardziej pomaga? Okej. A niestety tylko nie rani zbytnio, ale to już go rani. Ten atak też jest jego słabością. Na mnie się wziął. O, mamy baterię. Bardzo cenię, lubię. O, cholera. Raz. Dwa. Żadnego sucharta? Nie. Próbujemy. Mam nadzieję, że to jest pigułka Grabida Sersa. Mam nadzieję, że to jest ta pigułka. I can see forever, czyli możemy się przejść po prostu po pomieszczeniach i poszukać sobie sekretów. To też brzmi bardzo, 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 bardzo ciekawie. Okej. No nieźle. Czy sucharty mi tylko brakuje? Nic. To wróćmy się, bo mam wrażenie, że mogliśmy coś przegapić. Nie przegapiliśmy. Jednak. Bardzo uważnie. Pomału. Co? Aha, one po mnie zostawiają. Świetne. O, nie. Tylko to musimy rozwalić koniecznie. Dobra, jest bardzo, bardzo mało nam brakuje. Trzymajcie ludziska, coraz mniej nam brakuje. Gram najostrożniej jak się tylko da. Naprawdę, staram się. Okej. Jeszcze tak spoglądę sobie na godzinę, żeby się nauczyli nie spóźnił przez te nagrywania. Jeszcze jeden odcinek muszę nagrać. Nic z tych rzeczy tutaj.
Okej. Cholera jasna. Jeno serce w piach. Najgorzej, no. Szkoda, bo uda się znaleźć maszynę do gry. A jest secret. Zbieraj Darkman. Jest sztos. Jest bardzo okej. Ale pierw zbierzmy sobie ładunki. A wcześniej mi się ci przeciwnicy nie losowali. Totalnie nie. Kolejny trinket. Watch the world burn. O, brzmi strasznie. Brzmi naprawdę strasznie. Dobra. Cofamy się. Idziemy po ten jeden ładunek. Bethany! You challenge 4. Nieźle. Czyli udało się nam odblokować Bethany. No to już wiecie, kim będziemy grali w następnym odcinku. Nie musicie pytać, nie musicie wdawać propozycje. No nie wiem, jak się challenge, ale dobra, ludziska, bez przesady. Nowa postać, hype. Okej. Okej, i mamy tutaj przeciwnika. Jak najszybciej rozwalamy tych. No widać, czy cienie. No i bijem, aha, czyli szansa jest, że przeciwnicy będą się palili przez jakiś czas. Okej, fajny trinket, bardzo fajny. Popieram. No, 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 weź ja tą drugą fazę. Druga faza jest najbardziej przewalona. Ale będę wiedział, że jestem już bliżej niż dalej. Właśnie o to chodzi. Oni teraz wypadają. Dobra. A mogę się nie ruszać. Mogę się po prostu nie ruszać. Czyli ogólnie podsumowując jest odcinek, znalazłem tutaj bardzo fajne synergie z tym przedmiotem, który kontroluje łzy i ten, który po prostu wyszerbuje łzy w każdym kierunku losową, losową ilość. To powoduje, że czasem mamy takiego quad shota, nie? Czy double shota, czy triple shota. Ciekawie, bo byłoby to z quad shotem i triple shotem. Z każdej strony by leciał triple shot albo quad shot? Najprawdopodobniej tak. Okej. Dobra. Uff, lecimy dalej. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Jakieś nowości? Jest, jest. Coś mówiłem. Nie, 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 to jest ten. Ale bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba. Ten efekt, że jednak jednak te pojedyncze łzy. Jeszcze by triple shota do tego trafić i to będzie naprawdę bardzo genialne, ale to chyba w Afterfie nie ma na, nie ma synergii z tym. Chyba. Nie, nie, nie było, nie było synergii. Okej. Jeszcze czasem zatruwa. Po prostu. Lecimy dalej.
No praktycznie jak te łzy wlecą, a ktoś jeszcze jest na pomieszczeniu, to my zabijamy po prostu wszystkich jak leci, nie? Nieważne, Darkban. O. Czyli jest to sfirowane, czyli zakładam, że pewnie chodzę w różnych kierunkach. Okej. Cholera, to jest totalnie nie tędy droga. To chodźmy sobie tędy. Monstrum podwójny. Okej. Strzały mnie nie ranią. Okej. Nieźle. Czyli totalnie w drugą stronę poszedłem. Cholera, może być ciężko się wyrobić z drugim odcinkiem. Bardzo. Bardzo może być bardzo problematyczne, żeby się wyrobić. Okej, chodź tutaj blisko. Okej. Wszyscy padają. Bardziej upierdliwego pomieszczenia nie mogliśmy trafić. No. Cholera jasna, no. Najgorzej. Aha. Staram się jakoś tutaj przycisnąć, żeby jakoś trochę szybciej szło. No, sam się zraniłeś, przyjacielu. To nie było mądre. I żen... O, dobra, mamy tutaj. Nie wiem, czemu mnie to nie zraniło. Faktycznie te body są zbugowane, albo ja mam jakiś item, który mnie chroni przed Brimstone'ami. Też jest jakaś opcja. No, patrzmy z bólu babę. Walczymy, walczymy. No ale skurczybyk jest wytrzymały. Muszę po nim po prostu stać i w niego strzelać. Chyba powinienem tak robić. Co on z respi to od razu ginie. Okej. Dobra, no to udało się nam znowu deczę zrobić. Może jakichś mega kozackich itemów nie mam przy sobie, ale to co mam jest wystarczające. Okej. Padnij. Padnij. Padniesz w końcu? Mr. Paper. O, i co się blokowaliśmy. Dobra, to byłoby na tyle z tego odcinka. Ja idę się szybko ogarnąć i nagrywam jeszcze jeden odcinek, zanim wyjdę. Trzymajcie się, na razie.